wielki zaszczyt, że mnie Państwo zaprosili i zechcieli tutaj przyjść. Spróbuję wyprostowany mówić. Ośmielam się wystąpić dlatego, nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia, tylko dlatego, że mam coś do powiedzenia. Ale chciałem powiedzieć, że broń Boże, nie mówię tego w kontekście czyichkolwiek wystąpień. Z uwagą słuchałem pani profesor Soni Huang Mei-Ting i muszę powiedzieć, że zrezygnowałem wówczas z śledzenia moich notatek, które tutaj mam, dlatego że uznałem, że jako uczestnik życia artystycznego w Polsce nie jestem w stanie ocenić go ani krytycznie, ani metodologicznie, jak to miałem przyjemność słuchać w tym wykładzie pani profesor o inkulturacji chrześcijańskiej w Japonii. I jestem zdenerwowany, dlatego że nie mam występować publicznie. Zazwyczaj odmawiam takich wystąpień z uwagi na to, że uważam, że mój język wymowny jest zupełnie inny. Nie jest to ludzki język. Otóż jednak zajrzę do notatek. Jestem w sytuacji zawodowej dosyć trudnej, w której pokazuję się tu Państwu. Jestem w przededniu rozpoczęcia pracy nad muzyką do filmu pod tytułem Smoleńsk. Skończyłem, ja chyba zacznę mówić, a przestanę grać, bo częściej dostaję oklaski. Otóż zakończyłem też pracę nad filmem o roju, Żołnierzu Wyklętym, wspaniałym filmie Jurka Zaleskiego. I jestem uczestnikiem życia filmowego w Polsce, dlatego to klasyfikowanie i ten porządkowanie mojej pracy w tych dziejach całych, zresztą taki tytuł mojego wystąpienia jest Chrześcijaństwo w współczesnej muzyce, jest, no przyznam, że zakres takiego wystąpienia nie wyczerpałby mojego życia prawdopodobnie, gdybym miał zacząć teraz mówić, wierząc, że wiele lat bym żył. No i film, zacznę może od tego, na czym chciałem skończyć to wystąpienie, że rola mediów, zwłaszcza tej państwa szkoły i zaszczyt współpracy ze świetną młodzieżą od was, otwartą i żywą, nad widowiskiem. Było to dla mnie dużym przeżyciem, ale chciałem powiedzieć tak, że oczekuję, że to będzie się rozwijać w Państwa szkole, że film będzie miał bardzo ważne znaczenie i rozmawiałem z wieloma moimi znakomitymi przyjaciółmi, artystami, którzy są gotowi z Państwa szkołą współpracować, jeżeli otrzymają taką propozycję. Boję się, że okres, który teraz będzie w Polsce, będzie tylko przejściowy. Mam nadzieję, że szkoła Państwa nie jest przejściowa. Mam obawy, że tak jest. Otóż film Smoleńsk, może zacznę od tego, że
Kinematografia w Polsce, jak wiadomo, jest zjawiskiem zupełnie unikalnym w skali świata, dlatego że jest Państwowy Instytut PISF, czyli Sztuki Filmowej, który dotuje projekty filmowe. Te projekty spływają z całego świata i komisja, wysoka komisja złożona z fachowców ocenia jakość tych scenariuszy. Miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach takiej komisji i z zadowoleniem odkryłem, że komisja odrzuciła większość wniosków, a wiele było takich scenariuszy, które pokazują rolę, niesprawiedliwie pokazują rolę Polaków w czasie II wojny światowej. A były też takie projekty, dla których powstania tylko pretekstem był udział Polaków w filmie, żeby wydobyć te fundusze filmowe. Więc wydaje mi się, że duża część osób związanych z tą instytucją zachowuje należytą ocenę sytuacji. Ale nie jest to powszechne. Film, który w jakimś sensie zakończył mój poprzednio spory udział w polskiej kinematografii, to jest film Pokłosie. I pierwszy raz o tym publicznie mówię, że odmówiłem pracy nad tym filmem, że jestem współautorem wielu filmów tego reżysera, między innymi, już nie będę wymieniał, nie ma znaczenia. I było to dla mnie trudnym doświadczeniem, dlatego że to nie był czas, w którym rola relacji polsko-żydowskich w ogóle by podlegała jakiejkolwiek dyskusji publicznej. To nie było tematem tej dyskusji. Potem się zorientowałem, że ten film stanowił przykry impuls, zupełnie niespodziewany impuls do poprowadzenia tej dziwnej medialnej narracji, której jesteśmy do dzisiaj świadkami. Kiedy zobaczyłem ten film i zobaczyłem, że Polacy w tym filmie, kończąca scena, w której Polacy krzyżują Polaka teraz, za prożydowskie nastawienie, poczułem, że nie mogłem się podjąć tej pracy, nie mogłem tego zrozumieć. Poprosiłem kilku moich przyjaciół Żydów o ocenę tego i pomoc w podjęciu decyzji zwyczajnie, bo była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Wiedziałem, że w jakimś sensie radykalna i dotycząca właśnie roli chrześcijanina we współczesnej kinematografii. I oni kategorycznie zabronili mi udziału w tym filmie i zrozumiałem, że to jest serdeczna troska o jakość tych stosunków polsko-żydowskich, a nie żadna inna intencja. I w tej chwili jesteśmy świadkami, to znaczy ja, jest tu moja żona, z którą właśnie byliśmy na projekcji filmu, niezwykle poruszającego filmu o przyjeździe 150 rabinów do Galilei, do domu z Galilei, który jest w posiadaniu neokatechumenatu i nadzwyczajnej liturgii, która w sumie, te katechezy trwały chyba 3 dni i rozpoczęły się koncertem muzyki Chico Arguello pod tytułem Cierpienie niewinnych. To był koncert, który był transmitowany zresztą przez Radio Maria i telewizję Trwam. Koncert, który Chico Arguello pierwotnie wykonał 6 maja 2013 roku w Auschwitz, w którym udział wzięło
wielu rabinów z Ameryki, też główny rabin Nowego Jorku, i ten dialog, taki głęboki dialog, o którym mówi Jan Paweł II, między chrześcijaństwem a judaizmem, chyba bardzo nabrał głębokiego sensu i wielkiego wymiaru. No ale te zjawiska nie zostały w ogóle odnotowane przez główne media. Utwór, o którym mówię, nosi tytuł Cierpienie niewinnych. Myślę, że powinniście, jeżeli możecie, zobaczyć na YouTubie, to jest legalne obejrzenie tego koncertu i myślę, że dobrze, żebyście obejrzeli. To jest, teraz chciałem właśnie wrócić do tych punktów, to było tytułem wstępu. Teraz kończę, przepraszam. Myślę, że o roli muzyki we współczesnym świecie nikogo, znaczy muzyki chrześcijańskiej i ten wielki kwantyfikator pod tytułem muzyka chrześcijańska jest właśnie niemożliwy do postawienia z uwagi na to, że wszyscy wielcy artyści, od Arvo Pärta do Krzysztofa Pendereckiego, przez wszyscy współcześni wielcy artyści okazują i mówią o tym, że okazują swój stosunek do aksjologii świata poprzez muzykę i że to jest stosunek duchowy. W jednych warunkach jest to duchowość głęboka, głęboko katolicka, jak u Arvo Pärta, w innych, jak u Witolda Lutosławskiego, można ją znaleźć w pamiętnikach, w których on, Witold Lutosławski, mówi, że pisanie muzyki jest dla niego komunikacją z Bogiem. I w swojej twórczości nie pozostaje żadnych wątpliwości, że to jest prawda, że to jest prawda, która nie wymaga żadnych innych deklaracji, że wystarczy posłuchaj tej muzyki Góreckiego czy Kilara, żeby mieć jasność, że to jest muzyka święta. Z kolei świętość muzyki była uznawana, to właśnie to element tego przygotowanego przez mnie wykładu, że świętość muzyki była uważana przez Kościół do epoki renesansu i właśnie chciałem, ale chyba nie mamy tutaj pokazać obraz Hieronima Boscha, Ogród Rozkoszy Ziemskich, który Państwo sobie na pewno znacie. Jest to znakomicie ten obraz, którego część prawa po otwarciu, bo jak jest zamknięty, jest jeszcze po otwarciu, widać instrumenty muzyczne w piekle. I zagadka czytania tego komunikatu zajęła badaczom wiele, wiele stuleci. I wreszcie na początku tego wieku połączono fakt, że Stolica Apostolska uznała polifonię w Kościele z datą powstania tego obrazu. I polifonia w Kościele w XV wieku, która została dopuszczona, dla wielu była końcem świata. Między innymi dla, prawdopodobnie, przypuszczalnie dla Hieronima Boscha, który tak to zademonstrował. Są jeszcze koncepcje, że ten obraz był malowany na czyli zamówienie i po prostu, ale cała symbolika, cała jego charakter pisma, nie pozostaje wątpliwości, że namiętnie przedstawił te instrumenty muzyczne w piekle. Dzisiaj budzi to naszą wesołość, że polifonia może być tak jak trytony, które idą do piekła, też była taka radykalna. No cóż, muzyka, tak jak widzimy po faktach, po Kiko Arguello, którego właściwie przypadkowe uczestnictwo rabinów w Auschwitz może pociągnąć za sobą wspaniałe owoce, znaczy przynieść wspaniałe owoce.
widzimy niezwykłą rolę Fryderyka Chopina w repertuarze Paderewskiego, który podróżował po Ameryce, grając głównie Chopina. Myśmy właściwie nie kojarzyli tego, że przyjaźń Paderewskiego z doradcą prezydenta amerykańskiego, jego orędowanie w sprawie Polski i podpisanie traktatu wersalskiego właśnie przez Paderewskiego ma jakiś związek z Chopinem. I nagle widzimy, że to, że Paderewski był tak kochany w Ameryce i był tak wybitnym artystą, Chopin posłużył mu, był pewnym narzędziem w tej niezwykłej logice zdarzeń, która nastąpiła. I to chyba wszystko, bo serce mi wali. Ojcu dyrektorowi się nie odmawia. Byliśmy świadkami tutaj porządków robionych w kuluarach, więc jestem gotów siedzieć tutaj, a stać do końca życia. No cóż, taki jeszcze może dosyć ważną rzecz, którą obserwujemy w tej chwili, ten zjawisko łączenia tak zwanego synkretyzmu muzyki ludowej z muzyką wysoką. Zjawisko, którym ratuje się w jakimś sensie, dlatego że w tym rozwoju muzyki w XX wieku, kiedy nastąpiły te wynalazki dodekafonii, muzyki atonalnej, tych traktatów Darmstadt, z których właściwie dla przeciętnego wykształconego słuchacza niewiele zostało do zauważenia. To są przedmioty spekulacji literackich, a rzadko przedmioty uwagi słuchaczy. Że muzyka, która posiadała swój określony rozwój, ta muzyka wysoka, muzyka wielka, określony swój rozwój od chorału gregoriańskiego do XX wieku, właściwie wróciła w jakimś sensie bardzo ciekawym zresztą do muzyki ludowej na poziomie właśnie inspiracji. Urozmaiceń taktowych, znaczy rozumienia pewnej prędkości w muzyce, co słychać znakomicie w utworach Góreckiego i Kilara, i którzy byli naprawdę prekursorami tego zjawiska w skali świata. Naprawdę to było prekursorstwo w skali Krzesany i no oczywiście, że muzykę ludową słyszymy też w Chopinie, ale to jest tak, że my wszędzie słyszymy Chopina, a muzykę ludową też potrafimy odkryć też wszędzie. Także wszystko się da powiedzieć, tylko nie wszystko wypada. Tym kończę. Jeszcze chciałem Państwa zachęcić do udziału w premierze w filmie właśnie Roy, który już wkrótce będzie na ekranach, to jest w styczniu, a film Smoleńsk prawdopodobnie będzie gotowy na koniec marca, ale jeszcze tam są prace związane z animacjami komputerowymi. Dziękuję bardzo.